Cześć, witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj zestaw od firmy DickyToys, a jest to samolot razem z całymi samochodami z ekipy lotniskowej oraz innymi akcesoriami, które przydają się właśnie na lotnisku. W zestawie znajdziemy oczywiście samolot, jest on zrobiony z aluminium, więc jest dosyć ciężki, z firmy Globestar. Oczywiście może on jeździć na swoich kółkach, ponieważ mamy tutaj kółka przednie i oczywiście te na środku. No ale żeby samolot mógł spokojnie wystartować, potrzebuje mnóstwo obsługi. Na przykład samochód od firmy cateringowej, która dostarczy jedzenie na pokład samolotu. Możemy go wyciągnąć do góry, aby dosięgnąć do samolotu, do luku, w którym powinno znajdować się jedzenie. Oczywiście ten samochód jeździ bez problemu. Kolejnym samochodem niezbędnym na lotnisku jest taki, który przywozi schody, które są wykorzystywane, żeby pasażerowie zeszli z powrotem na ziemię, oczywiście z samolotu. Taki samochód podjeżdża, kiedy samolot ląduje. Również potrzebny jest na lotnisku. Kolejnym bardzo ważnym elementem dla podróżujących, chyba najważniejszym, są bagaże. W zestawie znajdziecie dwie walizki, niebieską i czerwoną, które możecie umieścić właśnie w luku bagażowym, wkładając je do środka. Oczywiście musimy dobrze zamknąć luk, żeby nic z niego nie wypadło. No i teraz taki luk bagażowy powinien znaleźć się na specjalnym wózku, który będzie przewożony przez tego Melexa, przynajmniej tak właśnie mi się kojarzy ten mały samochód. Z taką przyczepą podjeżdżamy pod samolot. Oczywiście ładujemy do luku bagażowego nasze bagaże i samochód może z powrotem wrócić na lotnisko, a nasze bagaże polecą z nami właśnie na przykład na wakacje. Kiedy samolot wyląduje, oczywiście takie bagaże znowu muszą wrócić na lotnisku i znowu wykorzystamy do tego tą właśnie przyczepę razem z lukiem bagażowym. W zestawie znajdziemy również trzy pachołki ostrzegawcze, żeby nikt nie zbliżał się do samolotu, kiedy będzie on na przykład w przebudowie, a także znaki drogowe, które będą prowadzić pasażerów po lotnisku. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo boję się latać, bardzo tego nie lubię. Dajcie mi znać w komentarzach, czy również nie lubicie latać lub czy wręcz przeciwnie, uwielbiacie być w przestworzach i czy kiedyś widzieliście takie właśnie samochody na lotnisku.